To jest Mazda CX-30, której zamówienie i odbiór z salonu pokazywałem Wam już na swoim kanale. Ale dzisiaj nie o samym samochodzie. Natomiast jeździmy nim już kilka miesięcy i chciałbym pokazać Wam chyba jedyne akcesorium, które do niego dołożyliśmy zaraz po wyjeździe z salonu. I z tej kilkumiesięcznej perspektywy użytkownika pokazać Wam, jak sprawują się mocno nietypowe dywaniki. I tego filmu specjalnie nie zaczynam z pozycji myjni, żeby te dywaniki były wypachnione, wypięknione, wybłyszczone, bo chcę Wam pokazać, jak one wyglądają po dłuższym użytkowaniu. Może podejdę z tej strony, żeby trochę mniej świeciło słońce. I teraz tak, muszę zaznaczyć, że to jest dywanik, który przeżył nie tylko jazdę w Warszawie, ale też dłuższy wypad nad morze, plaża i te sprawy. I powiedzcie mi, czy widzicie, jak dużo tu jest piachu. No właśnie, nie za bardzo widzicie. Już Wam tłumaczę, dlaczego. I teraz, co takie dywaniki przede wszystkim cechuje? No to jakie znacie rodzaje dywaników? Welurowe na lato, gumowe na zimę. Tak było przynajmniej do tej pory u mnie. A co z kolei cechuje te wymienione przed chwilą dywaniki? Welury, wiadomo, jak trudno wyczyścić. Jak tam dostanie się jakieś błoto, no to wiecie, jaka jest masakra. Z kolei guma, spoko, łatwiej wyczyścić, ale na przykład zapach, jak zrobi się cieplej, masakra. A to jest materiał EVA. Może od razu, żeby nie mylić. Pierwszym producentem takich dywaników z tego materiału w Polsce jest firma Ewa Dywaniki, ale materiał nazywa się EVA. Tak jak PCV, to jest EVA. I już tłumaczę dalej. Te dywaniki dzięki zastosowaniu materiału EVA są zupełnie bezzapachowe i to jest naprawdę genialna rzecz. Dodatkowo nie musicie wymieniać, tak jak na lato, welurów na zimę gumowych, ponieważ to są dywaniki całoroczne. Zakładamy raz i mamy z głowy. Kolejna różnica jest taka, że dywanik welurowy absorbuje wodę, a gumowy, po gumowym przemieszcza się brud. Tutaj tych dwóch problemów nie ma. Po pierwsze, jeśli do tego dywanika dostanie się woda, ja Wam to zaraz pokażę, to ona schowa się, że tak powiem, w tych kanalikach, a następnie bardzo łatwo ją wylać. Spróbujcie zrobić to welurowym. Natomiast brud czy błoto, które dostanie się na powierzchnię tego dywanika, nie spadnie gdzieś obok, tylko, że tak powiem, wejdzie w te kanaliki, które potem też bardzo łatwo wyczyścić. I to jest naprawdę kapitalne. Jeszcze na konkretnym przykładzie. Nasypmy tutaj trochę piasku i przede wszystkim zobaczcie, jak ten piasek się fajnie rozchodzi w tych kanalikach. Po pierwsze, praktycznie go nie widać, jak już się całkiem rozejdzie, ale nasypmy tego więcej. No to nie jest najczystszy dywanik. I patrzcie na to. No dla mnie to jest rewelka. Zaraz pojedziemy na myjnię, bo chcę pokazać Wam, jak w praktyce wygląda czyszczenie, ale wcześniej jeszcze jedna i moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Otóż jak wygląda zakup dywaników, że tak powiem, uniwersalnych? No to właśnie tak, że są one uniwersalne i powiedzmy w Toyocie, czy w Mazdzie, czy w Hondzie będziecie mieli bardzo podobny dywanik, a może nawet ten sam. Oczywiście generalizują. Natomiast zdecydowanie w tym aspekcie nie generalizuje firma Ewa Dywaniki, która, zobaczcie, dywanik dopasowuje do każdego samochodu. I nie chodzi mi tylko o to, że mamy dywanik, który pasuje w to miejsce, ale powiedzcie mi, czy w swoim samochodzie macie zakryte również to miejsce. Jeśli tutaj, że tak powiem, nasyfi Wasze dziecko, albo oprze się pies, sierść, nie muszę tłumaczyć, a w swoim aucie mam to totalnie zabezpieczone i to jest kapitalna sprawa. Dodam, że zgodnie z danymi producenta, dywaniki pokrywają aż do 99% podłogi i właśnie dzięki temu mamy aż tak dobre jej zabezpieczenie. I może to jest dobry moment, aby udać się na stronę producenta i pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce. No i powiedzmy, że potrzebujemy dywaników do Toyoty Corolli. Klikamy sobie Toyota Corolla. I nie jest tak, że to jest tylko model Corolla, ale zobaczcie, wybieramy konkretny rocznik. Powiedzmy, że to jest ten. I teraz tak, wybieramy czy rąby, czy plastry miodu. A do tego mamy 15 kolorów. Nie jesteśmy skazani na biały, czarny, czerwony, możemy sobie wybrać tak naprawdę to, co chcemy, a kolorów oprzyć jest jeszcze więcej. I to jest właśnie to, co powoduje, że dywanik możemy dopasować idealnie do swojego auta. Ale patrzcie, to jeszcze nie koniec. Wybieramy, który to jest rocznik samochodu. Wybieramy, jaki napęd, skrzynię, silnik. To jest zrobione w taki sposób, aby dywanik był idealnie dopasowany do naszego auta. Mega mi się to podoba. Jest jeszcze jeden aspekt. Bo przez to, że te dywaniki dobieramy do samochodu, to tak wygląda montaż. Zarówno z przodu, czy z tyłu. I nie chodzi mi tutaj tylko o to, że łatwo ten dywanik włożyć, bo to jest oczywiste, ale o to, że on jest dopasowany. Nic tutaj nie lata, leży idealnie i po prostu nie będzie się przesuwał. Co jest oczywiście ważniejsze, na fotelu kierowcy.
Ale dobra, jedziemy na myjnię. I zobaczcie, mycie dywaników po dłuższym czasie użytkowania w zimie i do tego wizycie nad morzem trwa w zasadzie kilkanaście sekund. Wystarczy je potem otrzepać, nie trzeba nawet nic wycierać, dłubać w tych kanalikach. To wszystko dzieje się momentalnie, wkładamy do samochodu i wyglądają jak nowe. Może nie powiem, że jest to koniec zwykłych dywaników, ale po tych kilku miesiącach jazdy z prezentowanym dziś produktem nie bardzo chciałbym wracać do tych gumowych czy welurowych, głównie ze względu na jakość i na to, że samochód dużo dłużej wygląda na czysty w środku, a dodając do tego szybkie czyszczenie i moją wrodzoną leniwość, zgrywa się to w świetną całość. Podsumowując, i oczywiście nie tylko dzisiejszy dzień, ale tą kilkumiesięczną perspektywę użytkowania tych dywaników. To, co mi się w nich chyba najbardziej podoba, to te kanaliki, które robią całą robotę. Wsiąka w nie piasek, brud, woda. Dzięki temu czyszczenie to jest po prostu taki pikuś. To jest chyba tutaj dla mnie najważniejsze. Podobał mi się też sam proces zamawiania tych dywaników, czyli to, że nie musiały być czarne albo czerwone, tylko mogły być czarne z czerwonym obszyciem, żeby pasowały do tego samochodu. To jest ekstra i też świetne jest to, że one są do tego samochodu tak dopasowane, że nie są uniwersalne do 5 różnych aut. To jest bardzo duży plus tego produktu. A no i mam też plus dla Was, bo jeśli spodobał Wam się ten produkt, to wchodząc na stronę ewadywaniki.pl i wpisując kod AUTOMOTO, dostaniecie 5% rabatu, także myślę, że naprawdę warto skorzystać. Dajcie znać jak zawsze, co sądzicie o takim produkcie i przede wszystkim, czy macie jakieś praktyczne doświadczenia z tym materiałem EVA, bo to jest coś naprawdę innego. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!